Jeszcze raz serdecznie witam Taoiseacha, pana premiera Irlandii, Simona Harrisa, naszego serdecznego przyjaciela. Jestem bardzo usatysfakcjonowany naszą rozmową po twojej wizycie w Kijowie i po mojej wizycie w Mołdawii. Wymieniliśmy uwagi, które składają się w całościowy, jak sądzę, obraz sytuacji w regionie. To, co dla nas szczególnie ważne i bardzo to doceniamy, o tym także rozmawialiśmy, to fakt, że Irlandia, państwo tradycyjnie neutralne i bardzo do swojej neutralności przywiązane, jednoznacznie wspiera politycznie w kontekście wartości ludzkich, ofiary agresji. To jest bardzo ważny przykład, nie tylko dla Europy. Kiedy rozmawiam z liderami z różnych stron świata. Ostatnio miałem okazję na ten temat rozmawiać też przy okazji wizyty w Kijowie z premierem Indii. Też państwa neutralnego. I widzę, że świat zaczyna coraz lepiej rozumieć, idąc w jakimś sensie za przykładem Irlandii, że wojskowa neutralność nie może w żadnym wypadku oznaczać obojętności wobec zła, wobec agresji, wobec tragedii niewinnych ludzi. I dlatego jeszcze raz chcę podkreślić, jak bardzo doceniamy zaangażowanie pana premiera osobiste Irlandii w pomoc nie militarną, ale pomoc między innymi humanitarną świadczoną Ukrainie w tych trudnych dla niej momentach. Rozmawialiśmy bardzo szczerze o tym, jak powinna wyglądać polityka europejska. Mamy wspólne poglądy. One wynikają z naszej już bardzo tradycyjnej przyjaźni, z faktu, że tak wiele Polek i Polaków znalazło swój drugi dom w Irlandii i z obopólną korzyścią. Wiem, jak bardzo cenisz, podobnie jak naród irlandzki, tę taką twórczą obecność moich rodaczek i rodaków w Irlandii. Ale rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób tę naszą przyjaźń i bardzo dobre wzajemne zrozumienie, jak tego użyć do takiego profilowania nowej polityki europejskiej, jeśli chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, ale także konkurencyjność Europy jako całości wobec innych części świata. I tutaj możemy się w jakimś sensie podzielić kompetencjami i budować taką synergię polsko-irlandzką. Irlandia ma wyjątkowe zasługi w takiej innowacyjności, kreatywności, odporności gospodarczej i ten sposób myślenia jest nam bardzo bliski. I cieszę się, że równocześnie Irlandia, jakże odległa geograficznie od wschodniej granicy Unii Europejskiej, udziela nam pełnego wsparcia w czasie naszych rozmów z innymi liderami europejskimi, jeśli chodzi o uczynienie naszej polityki ochrony granicy wschodniej polityką europejską, a nie polityką polską. Będziemy współpracować nie tylko w przyszłej Komisji Europejskiej, nie tylko w Radzie Europejskiej, ale też każdego dnia jako Polacy i Irlandczycy na rzecz Europy silnej, bezpiecznej, konkurencyjnej. To jest spójne myślenie. Tylko Europa konkurencyjna wobec innych gospodarek świata, tylko Europa umiejętnie chroniąca własne interesy może być w pełni bezpieczna. I z drugiej strony wyłącznie Europa, która potrafi chronić swoją granicę i swoje terytorium, może się spokojnie rozwijać gospodarczo. Dlatego bardzo liczę tutaj też na argumentację ze strony Dublina. Wtedy, kiedy będziemy przekonywać o potrzebie współfinansowania ochrony naszej wschodniej europejskiej granicy i wtedy, kiedy będziemy dyskutowali o zaangażowaniu europejskim w budowę nowoczesnego systemu ochrony powietrznej. Tutaj w Polsce
O tym też informowałem pana premiera. Mamy do czynienia z incydentami w przestrzeni powietrznej, które powinny być wystarczającym dla wszystkich w Europie uzasadnieniem, aby bardzo poważnie potraktować polsko-grecką inicjatywę o wspólnym europejskim planie budowy tej kopuły nad europejskim niebem. Jestem przekonany, że te nasze działania będą także wspierane przez uczestników, naszych przedstawicieli w Komisji Europejskiej. Nie jest tajemnicą, że Polska ubiega się o tę dziedzinę, którą nazywa się w uproszczeniu budżetem europejskim. Jesteśmy, jak sądzę, na dobrej drodze i z całą pewnością ta pozycja umożliwi nam skuteczniejsze i tłumaczenie, i egzekwowanie pewnych oczywistych potrzeb na rzecz tych celów, o których wspomniałem, a więc przede wszystkim bezpieczeństwa, ochrony granicy, terytorium i nieba. Jeszcze raz dziękuję za zrozumienie. Wiesz dobrze, drogi Simonie, jak bardzo liczymy na to irlandzkie świadectwo, tę irlandzką opinię w tej kwestii, bo ona będzie miała bardzo duże znaczenie w czasie naszych debat i dyskusji w Brukseli w przyszłym roku. Dziękuję jeszcze raz. Bardzo dziękuję. O zabranie głosu poproszę pana premiera Irlandii, Simona Harrisa. Thank you so much. Bardzo dziękuję, szanowny panie premierze, drogi Donaldzie. Dziękuję za przyjęcie nas tutaj w dniu dzisiejszym. Cieszę się, że mogę odwiedzić Polskę. Dziękuję za te ciepłe słowa powitania. Dziękuję również osobiście za twoje przywództwo Rady Europejskiej w bardzo trudnych czasach dla Irlandii i dla Unii Europejskiej. Wtedy bowiem mieliśmy bezprecedensowe wyzwania związane z Brexitem. Solidarność i twoje umiejętności pomogły zarządzać tym procesem. Naród irlandzki i rząd irlandzki będzie za to zawsze wdzięczny i zawsze będziemy cię uważać za przyjaciela. Tym bardziej cieszę się z mojej dzisiejszej wizyty. Chciałbym skorzystać z okazji, żeby poruszyć kwestie związane z mandatem w nowym cyklu instytucjonalnym Unii Europejskiej. Trzeba stworzyć przestrzeń do pracy nad najważniejszymi problemami i wyzwaniami, które stawiają przed nami dzisiejsze czasy. Wśród nich widzę migrację. Oprócz wyzwań są to też szanse, szanse dla Unii Europejskiej, dla wszystkich państw członkowskich, obywatele Irlandii, Polski i innych państw członkowskich patrzą, co zrobimy. Chcą, żebyśmy byli liderami. Nie mamy tylko wyjaśniać, co się dzieje, ale również wypracowywać rozwiązania związane z zarządzaniem kryzysem migracyjnym. Druga kwestia, bardzo ważna, to konkurencyjność. Wspomnę chociażby o wyzwaniach związanych z geopolityką, z wojną, która toczy się za waszą granicą. W najbliższych miesiącach musimy więc również to uwzględnić, wypracowując agendę gospodarczą dla Europy, tak żeby nie zrobić kroku wstyd. Wspólny, jednolity rynek powinien działać dla wszystkich, w tym również dla MŚP i w Irlandii, i w Polsce. Ten jednolity rynek powinien działać na rzecz rolników. Pamiętajmy o ostatnim sprawozdaniu, który został złożony do Rady przez Mario Draghiego. On również powinien zostać wykorzystany. Mam nadzieję, że uda nam się wspólnie dużo zrobić, żeby ustrukturyzować fundamenty europejskiego biznesu. Nie chodzi wyłącznie o to, by mieć dokumenty, ale również o to, aby mieć liderów w krajach europejskich, którzy są gotowi do dyskusji oraz do wnoszenia propozycji dla obywateli. Cieszy mnie, że mogliśmy porozmawiać na temat wojny na kontynencie europejskim, strasznej i brutalnej agresji rosyjskiej ze strony w Ukrainie, tuż po mojej wczorajszej wizycie w Ukrainie właśnie. A Irlandczycy są świadomi, jak traumatyczne i bolesne są szkody, jakie ta wojna powoduje dla
społeczeństwa Ukrainy, dlatego od samego początku naród irlandzki Ukrainę wspierał. W pełni rozumiemy, co się dzieje, kiedy patrzymy w oczy siedmiolatka, który znajduje się gdzieś w jakimś ośrodku dla uchodźców, ponieważ uciekał przed wojną, oddzielony od rodziców. Wiemy, co takie dziecko może czuć, i wiemy również, że jest to los wielu dzieci ukraińskich obecnie. Widzieliśmy, co się stało po tym, jak miasta i miasteczka zostały zniszczone przez rosyjskie bombardowania. To nie tylko kwestia zapewnienia dachu nad głową, to również kwestia zrozumienia tego, co ci ludzie przeżywają. My zresztą wiemy, że Rosjanie robią wszystko, żeby to życie nie mogło toczyć się normalnie, niszcząc infrastrukturę, pozbawiając ogrzewania, pozbawiając ludzi dostaw energii. To są właściwie ataki terrorystyczne, które Rosja wykonuje przeciwko ludności cywilnej. Zresztą to wczoraj widziałem w Ukrainie, kiedy do takiego ataku doszło w okolicach Lwowa, kiedy zginęły małe dzieci, które nie obudziły się o kolejnym poranku. To jest po prostu złoto. W obliczu zła, w obliczu tego zła musimy wykazać się solidarnością. Stąd z naszej strony inicjatywa pakietu finansowego w wysokości 36 milionów euro w ramach 340 wszystkich milionów, które do tej pory przekazaliśmy. Stąd też inicjatywa umowy o wsparciu i współpracy, która została wczoraj podpisana i która ma zapewniać wsparcie z naszej strony tak długo, jak będzie to potrzebne. Dajemy gwarancję bezpieczeństwa, a także wspieramy przyszłe członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Podobnie to członkostwo będziemy wspierać w przypadku Mołdawii, którą pan premier Tusk odwiedzał w dniu wczorajszym. Mówiłem to tobie, Donaldzie, i powiem każdemu to na świecie, że takie wsparcie będzie otrzymywane. W sprawie Palestyny też chciałbym powiedzieć, też to będę powtarzał, że trzeba jak najszybciej zasypać podziały i że trzeba jak najszybciej dążyć do zawieszenia działań wojennych, tak żeby zaprzestać i działań wojennych, i rozlewu krwi, żeby jak najszybciej zapanował pokój, bezpieczeństwo oraz dobrobyt. Bardzo się cieszę, Donaldzie, że mogliśmy się dzisiaj spotkać. Wiem, że w Irlandii żyje wielu Polaków, mniej więcej 120 tysięcy Polaków mieszka w Irlandii w tej chwili, aż tyle. To przyniosło nam sporo, naprawdę sporo. Jesteśmy rzeczywiście krajami geograficznie odległymi, ale w duchu, w umyśle i w sercu jesteśmy niezwykle sobie bliski. Naprawdę wielokrotnie miałem okazję przekonać się, że kulturowo jesteśmy do siebie bardzo podobni. Oprócz tego nasze relacje handlowe się rozwijają. Co roku to jest około 7,4 miliarda euro salda. Jesteśmy bardzo za to wdzięczni również Polakom i gotowi do dalszego rozwijania tej współpracy handlowej. Dziękuję za powitanie, za gościnę, za czas poświęcony oraz za przyjaźń. Może jeszcze kilka słów z mojej strony. Chcieliśmy, korzystając z tej okazji, bardzo podziękować miastu Rzeszów, mieszkańcom, przedsiębiorcom, władzom miasta. Rzeszów jest jednym z najczęściej odwiedzanych na świecie miast przez liderów politycznych. Wydaje mi się, że dzisiaj z Rzeszowem mógłby konkurować tylko Nowy Jork i Bruksela, jeśli chodzi o częstotliwość wizyt głów państw, premierów, liderów politycznych. Od początku wojny, agresji rosyjskiej na Ukrainę, Rzeszów gościł liderów politycznych ponad 640 razy. Dlatego miasta, jest to wielkie wyzwanie. Niektórzy uważają, że też szansa, ale przecież jest to przede wszystkim wielkie wyzwanie i Rzeszów sprostał temu wyzwaniu i bardzo chcieliśmy wspólnie z
premierem podziękować wam za gościnę. Za chwilę pojadę też podziękować naszym żołnierzom za ich służbę tu w Rzeszowie, bardzo wymagającą. Od ich czujności w dużej mierze zależy bezpieczeństwo dostaw na Ukrainę, zarówno tych związanych z wojną, jak i humanitarnych. Kiedy odwiedzałem żołnierzy amerykańskich i polskich logistyków 1 lipca, obiecałem, że kiedy tylko pojawię się znowu w Rzeszowie, odwiedzę także naszych podhalańczyków, którzy tutaj pełnią swoją służbę, także za chwilę do nich pojadę też podziękować im i wszystkim innym, którzy zaangażowali się w tą bardzo trudną misję zabezpieczenia dostaw do walczącej Ukrainy. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.